W Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie odbył się 15. Międzynarodowy Memoriał Janusza Kowalczyka w podnoszeniu ciężarów. Na pomoście stanęło 42 juniorki i 59 juniorów z 13 klubów. Młodzież rywalizuje w grupie, najmłodsza grupa do lat 15, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, juniorzy młodsi do 17 i najstarsza grupa juniorów do lat 20. Trzeba przyznać, że nawet nie tylko medaliści, rekordziści Polski w danej grupie wiekowej, ale też medalistki Mistrzostw Europy, mam tu na myśli Julię Choińską z Klimat Łapy, wicemistrzyni Europy, nasza Angelika Mynarczyk w 2022 do lat 15 w grupie wicemistrzyni Europy, nasi kadrowicze jak Krystian Śledź, jak Rafał Obejko, to są kadra polskie do lat 15, oczywiście tu już nasz taki towar eksportowy, że tak powiem, Błażej Borkowski, no i wspomniana Angelika Mynarczyk. Podejście niezaliczone. Kto wygra tę imprezę? Wygra sport, wygra cała sportowa drużyna podnoszenia ciężarów, nie tylko Lubelszczyzny. I myślę, że to jest najważniejsze. Dać możliwość współzawodnictwa dla tych najmniejszych dzieci, bo ja tutaj trzeba wspomnieć o Lenie Śledź, o Lenie Olender, o Marcelu Sosnowskim i Leonie Chlebieckim. To nasi najmłodsi mają 10, 11 i 12 lat, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki podnoszenia ciężarów i na nich bardzo liczę. Sztywno. Daleko noga. Noga mocno. Trzymaj. Dobre, dobre usta. Janusz Kowalczyk był trenerem łukowskich sztangistów. Zmarł w 1998 roku w wieku 49 lat. Był nie tylko trenerem, ale i czasem drugim ojcem dla każdego z zawodników. No i dzięki temu, że był takim człowiekiem, chcemy mu też za to pośmiertnie nawet podziękować. No wiemy, jesteśmy w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie ten obiekt, na którym rozgrywane są zawody, nosi jego imię. Janusza Kowalczyka, hala sportowa. Tak, jedziesz w górę, Wita! Zdecydowanie teraz. Mocno, no, króciutko. Łapka i stół. Trzymaj. Najlepszą młodziczką do lat 15 została reprezentantka Wisły Puławy Julia Zawisza, zaś najlepszym młodzikiem reprezentant Husarii Lubraniec Oskar Leśniewski. Na trzecim miejscu uplasował się Krystian Śledź z Olimpijczyka Łuków. Pośród juniorek młodszych z fantastycznym wynikiem 232,7 punktu bezkonkurencyjna okazała się przedstawicielka Klimat Łapy Julia Choińska. Tuż za nią reprezentantka gospodarzy, wicemistrzyni Europy z 2022 roku Angelika Młynarczyk. Najlepszym 17-latkiem został Oliwier Jabkiewicz z GCK Kobylany. W najstarszej grupie wiekowej do lat 20 zwyciężyła łukowianka Julia Linkiewicz, a wśród chłopców Dawid Majsy z LKS Dobryszyce. Z klubu Olimpijczyk Łuków wystartowało 14 osób.
Z tego miejsca chciałbym za pośrednictwem telewizji Master podziękować wszystkim uczestnikom, którzy chcieli przyjść, kibicom, którzy dopingowali naszym zawodnikom. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawią i będą się bawić przy tej imprezie. Oczywiście, jeśli nie byli obecni, to mogą cały czas za pośrednictwem internetu obejrzeć sobie transmisję i także przygotowaną przez Łukowski Ośrodek Kultury.